Dwie bretonki z koszem jabłek. Obraz namalowany przez Władysława Ślewińskiego w 1897 roku to piękny i wymowny ślad jego fascynacji Brytanią, innowatorską sztuką Paula Gauguina, który zaprzyjaźnił się z polskim artystą po jego przyjeździe do Paryża w 1888 roku. Obaj twórcy bywali w słynnej paryskiej mleczarni u Madame Charlotte, gdzie spotykała się międzynarodowa bohema artystyczno-literacka Edward Munch, August Strindberg, Stanisław Przybyszewski. Entuzjazm Ślewińskiego dla Gauguina i Van Gogha nie miał granic, pisał krytyk Antoni Potocki. Polak urzeczony charyzmatycznym symbolistą francuskim dołączył wkrótce do kręgu malarzy tzw. Szkoły Pont-Aven, osiadając na stałe w bretońskiej miejscowości Le Poultu i przejmując podstawowe zasady syntetyzmu malarskiego wypracowane przez to środowisko artystyczne. Wyrazisty, dekoracyjny kontur, płaskie plamy, umownie traktowaną przestrzeń. Gauguin i malarze Pont-Aven, odrzucając impresjonistyczną wrażeniowość, poszukiwali nie ekspresji chwili, ale treści duchowych, ukrytych pod zmysłową powłoką rzeczywistości, emocji i przeżyć, wyrażonych za pośrednictwem ekwiwalentów plastycznych, czystego, intensywnego koloru, oddających również nastroje i stany duchowe twórcy. Założenia te zbieżne były z ówczesnym programem symbolizmu, a więc sztuki głęboko subiektywnej, wyrażającej ideę za pomocą syntetycznych znaków, jak pisał autor manifestu Symbolizm w malarstwie Albert Aurier. Bretania, północny region Francji, od początku stulecia zachwycający podróżników i artystów kulturową odrębnością, celtycką przeszłością, urodą dzikiego pejzażu, malowniczych skał i morza, ale też ludową religijnością i kolorytem strojów jej mieszkańców, stała się tematem wielu obrazów wspólnoty malarzy z Pont-Aven. Krajobrazy skalistego półwyspu i regionalny folklor Bretanii był również kluczowym wątkiem twórczości Władysława Ślewińskiego. Obok motywów tatrzańskich, pejzaży i wizerunków górali z Podhala, malowanych przez artystę w okresie pobytu na ziemiach polskich między 1905 a 1910 rokiem. Jak mawiał Ślewiński, kocham Polskę i Gauguina. Dwie bretonki z koszem jabłek pod względem ujęcia pejzażu z przechylonym drzewem pośrodku i dziewczęcymi sylwetkami w ciemnych strojach i tradycyjnych białych czepkach przypomina gauguinowską scenerię wizji po kazaniu. Ślewiński przedstawił jednak nie wizję, ale świat marzeń i zadumy, może pierwszych miłosnych uniesień i melancholii, w poetyckim bezczasie, w arkadyjskim krajobrazie, nieco odrealnionym poprzez śmiałe zestawienia różu i soczystej zieleni, spiętrzenie barwnych planów w miejsce tradycyjnej głębi i perspektywy. Charakterystyczny dla Ślewińskiego jest subtelny modelunek światłocieniowy, delikatna gradacja, niuansowanie tonów, prostota kompozycji, harmonia kolorytu i powaga zmonumentalizowanych postaci. Bretania stała się drugą ojczyzną Ślewińskiego. W późniejszym okresie artysta osiadł w rybackim porcie w Doëlon.